Nazywam się Grzegorz Suseł. I dlaczego chodzę na pielgrzymki? Pierwszy raz byłem przed szkołą średnią, przed liceum, bo chciałem mieć po prostu takie intencje, żeby mieć tą siłę, motywację. Takie intencje wtedy poszedłem pierwszy raz. Spodobało mi się. Spodobało mi się najpierw, że dużo ludzi, którzy myślą podobnie. Fajna atmosfera. No i przeżycie duchowe bardzo, bardzo duże. No i z roku na rok już po prostu tak jakby się człowiek uzależnił od tego. Nie wyobrażałem sobie wakacji, że mam możliwość pójść i żebym nie poszedł, nie? I miałem tak po prostu już od paru lat tak, że chodzę sobie, bo mam okazję i jest też duża potrzeba taka też, żeby pójść i znowu być tam. Poczuć tą atmosferę, tą modlitwę. Wspaniałe też konferencje są, które też pokazują bardzo dużo, uczą. W tamtym roku bardzo dużo konferencji odniosłem do swojego życia, bo bardzo dużo rzeczy mi się zgadzało. Też jest po pielgrzymce taki okres takiej motywacji zmieniania swojego życia, nie? Żeby po prostu moje życie wyglądało jeszcze bardziej tak, jak na chrześcijanina wypada.